Dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej streamerów, 8 osób. Grają w nich Bartosz Rudecki, Aleksandra Tarnowska, Michał Kanarkiewicz, moja skromna osoba oraz Tomek Jaskółka, Dawid Czerw, Tosia Góra i Patryk Stanisz. Kolejność przypadkowa. Wielkie nagrody w turnieju. 20 tysięcy złotych w puli tych zawodów. Firma G2A sponsoruje, a Michał Kanarkiewicz to organizuje. Dzięki i serdeczne ukłony. Dziękuję również za zaproszenie. Gramy 14 rund, 3 minuty plus 2 sekundy, czyli każdy z każdym po dwa razy. Jakby to nie zabrzmiało. Myślę, że będzie sporo emocji, sporo walki, ale też zabawy tak naprawdę. No, powiem szczerze, że bardzo miłe jest to, że streamerzy, znaczy no, twórcy szachowi, może tak bym to określił, mają taką wdzięczność w postaci firmy G2A, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że może to nie pierwszy raz taki turniej. Dziękuję za powodzenia i witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Smoku, witam Cię Smoku, dawno Cię nie widziałem, znaczy się no. Tak, komentarze czytam, więc wiem, że gdzieś tam jesteś. Dzięki Paweł. Cześć Kacper. Lecimy, tak, lecimy, lecimy. No cóż, zostało nam jakieś 3 minuty do rozpoczęcia. Pierwszą partię będę grał z Tosią. Z Tosią Górą. Zerknę sobie. Może macie tutaj komendę wyniki, wykrzyknik wyniki, będzie można na bieżąco śledzić. Jak to będzie wyglądało? Ja tutaj patrzę, kojarzenia sobie też podglądam. Tak, z Tosią będę grał kolorem białym w pierwszej rundzie. No i za moment będziemy startować. Ja już może przygotuję zaproszenie. Za moment. Zagraj ze znajomym. Tu mam też przygotowane swoje kartki, żeby wszystko się zgadzało. Jest Tosia. OK, będę grał kolorem białym na 3 plus 2, więc wybije godzina 19, więc będziemy wtedy startować. Chess base rozpalony do czerwoności. Pytasz się o kurs czy o co? Był rozpalony do czerwoności. Dziękuję oczywiście za miłe słowa, za wszystkie powodzenia i tak dalej. Ojejku, patrzę, że mam tutaj jakieś zgubione klatki. Mam nadzieję, że nie będzie problemu ze streamem. Cześć Tosia, witam Cię serdecznie. No tak, gramy pierwszą rundę. Przygotowania debiutowe do turnieju? No fantastyczne, słuchaj, ja już 30 lat się przygotowuję, więc chyba już wystarczy. Nie, 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 powiem szczerze, że nie przygotowywałem się absolutnie na nikogo, nie sprawdzałem debiutów, nie, nie, nie. Także nic takiego się nie działo. To podpowiedź dla moich rywali. Fajny odcinek dzisiejszego speedruna. Dzięki Smoku. No, sam byłem w szoku. Rockefeller, witam Cię serdecznie. Patrzę tylko na zegar. Mamy 2 minuty. Minutkę w sumie już u mnie. Ciekawy jestem, czy jest jakiś tutaj organizator na miejscu. W razie czego jakieś podpowiedzi. A, bo jesteśmy tak umówieni, że czekamy chyba na zakończenie wszystkich partii. To będę zerkał po prostu na. Będę zerkał na ten. Na wyniki. Przepraszam, zaciąłem się, bo robię jakąś tę inną rzecz. Ok, tutaj już odłączyłem. Aha, tutaj. Dobra. Za moment zaczynamy. Przypominam, 14 rund, dużo gry, dużo zabawy, piękne nagrody. I tyle. O, dziękuję za subskrypcję. Bardzo to miłe. Niezwykle miłe. Rzadko spotykane na moim kanale, ale ja też mało streamuję, więc tym bardziej. Tym bardziej się cieszę, tym bardziej dziękuję. Dobra, 19 wybiła. Zapraszam Tosię do gry. Życzcie mi powodzenia oraz innym i jedziemy. 3 plus 2.
Aż tak bardzo szybko się nie trzeba śpieszyć. Aczkolwiek, może tak, zagrajmy. Aczkolwiek na pewno czas tutaj też będzie odgrywał swoją rolę. Wybaczcie, jak będę mało mówił. Dobra, tutaj mamy wariant Trompowskiego. Coś tam się orientuje w tym akurat układzie. Tutaj Tośka będzie miała izolowanego pionka. To nie jest dobry pionek. Ciekawostkę wam powiem o Tosi. Tosia, mając lat 14, była moją podopieczną na Mistrzostwach Polski niegdyś. Dawne dzieje. Dziękuję serdecznie. Trochę nie ogarniam tutaj tych subskrypcji. Uśmiechnięta Uśmiechnięta buźka. buźka. Okej, uśmiechnięta buźka. Bardzo dziękuję za uśmiechniętą buźkę. Skoczek A7 chyba trzeba. Oczywiście jakieś G5 trzeba brać pod uwagę. No, ja tutaj tego pionka teraz za bardzo. Znaczy, w sumie mogę go wziąć tu i tu. Wtedy tak, ale jakaś wieża wchodzi na linii C. Hetman B6 nie bardzo, bo wymienię i po prostu skoszę sobie pionkę. No, ten pionek jest słaby. Tutaj Tosia po prostu źle pograła, aczkolwiek wszystko jest w grze. No to teraz tak, tutaj jak tak, to walnę tu. Czasem się ręka trzęsie w takich momentach. Pionek więcej, tutaj trzeba zagrać wieżą. Choć różnobarwne gońce, w sumie nie wiem, czy to. Nie, no na pewno dobrze to wyszło. Przyda się tutaj lufcik na pewno. A, i mogłem zbić i na E6. Ślepota. Ślepota, ślepota. Nie no, wolny pionek musi być w tej sytuacji. Chyba drugi pionek się uda, drugiego pionka się uda zyskać. Jakiś szach będzie mi groził, co? Wieża broni E5. Teraz tam grozi.
Może tutaj można też Hetmana oczywiście dorobić, ale nie było to konieczne w tej sytuacji. No dziękuję Tosia, udało się zwyciężyć w pierwszej rundzie. No, no to pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Okej. Kolejna runda, zaraz sobie zerknę. Oczywiście też możecie to sprawdzić sami. Macie wykrzyknik wyniki. Komendę w razie czego. Więc można sobie to spokojnie śledzić. Zerknę tylko. No tam jeszcze grają, tam jeszcze grają. Widzę napięcie. O rety. To chyba działa tak, ja jeszcze dopytam. Na czacie, przepraszam. Żeby była jasność. A, tu widzę, sędzia na bieżąco już aktualizuje wyniki, więc no dobrze, jest ok. Początek jak w Tightlet Tuesday. No tak. Tak, woda tutaj musi być koniecznie. No słuchajcie, no to sobie spokojnie czekamy. No, pierwsza runda z 14 za nami. Jeszcze będzie ich sporo. Zakładam, że emocje będą duże. Już kawka dzisiaj była, Kacprze. Już teraz woda. Kocichowski, witam cię serdecznie. Dopiero przeczytałem. Dziękuję za powodzenia. Tą komendę tutaj, oczywiście to tylko na Twitchu, bo na YouTubie też będzie materiał, ale na Twitchu trzeba wpisać pewnie dużymi literami. Okno otwarte? Nie, ale uwaga, mam tutaj po swojej prawej stronie wiatrak. Wiatrak działa. Sprawdzę, czy komenda działa u mnie, ale powinna. Tak, komenda działa. Wyniki i jest link do Chess Managera. Doczekamy jeszcze na resztę osób, które grają. Tak patrzę po minkach streamerów, pełne skupienie. Rewelacja. Dawid śmiesznie, bo Dawid ma figurę więcej, kompletnie wygraną pozycję, a jest tak skupiony. Nieźle. Tak, Dawid skończył. Ojej, Bartoś przeżywa. No tak, już kończą. Dobra. Dobra, czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Takie też oczywiście przerwy małe będą, nie? Aha, z kim będę grał drugą rundę? Już patrzę, bo to jest kołówka. Z Michałem Kanarkiewiczem drugą rundę z kolorem czarnym. Michał jeszcze z tego chyba co widzę, to gra, czy już skończył? Jeszcze walczy. Z Olą Tarnowską. Ale Michał ma fajne trojaczki w pozycji. Nie wiem, czy podglądacie go. Mimo, że jestem absolutnym szachowym amatorem, to jakoś lubię obejrzeć sobie pana filmiki do kawy. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Wszyscy są spięci.
Kto gra? Już mówię. Bartek Rudecki, Ola Tarnowska, Michał Kanarkiewicz, moja osoba, Tomek Jaskółka, Dawid Czerw, Tosia Góra i Patryk Stanisz. 8 osób. Zresztą wykrzyknik, wyniki i tam jest lista startowa. Wszystko można sobie zerknąć. Michał wygrał, jak się cieszy. Ok, dobra, odpalę, już tutaj zamykam. Tak, i czekam na zaproszenie od Michała, bo chyba biały kolor. Dobra. A, druga runda. Aha, nawet SMS-y przychodzą, świetnie. Nie SMS-y, przepraszam, tylko tak, powiadomienia. Dobra, czekamy na zaproszenie od Michała i jedziemy z drugą rundą. Platon, cześć, cześć, witam cię serdecznie. Nie widzę zaproszenia od Michała. Ok, widzę. Jedziemy. Runda druga. Ostro mnie tutaj Michał traktuje, ostro. Może H5. Szalony ruch. Jeżeli Michał przepcha pionkę, to jesteśmy w domu. W sensie nie dojdzie do tego posunięcia. Też B4 może być ciekawe. Zbił. A to dobrze zrobił. No dobra, tak. Mam chytrą pułapkę. Mam H3. Chyba się uda. Po prostu pionka biorę. Nie, nie biorę. Ale mogę też tak postraszyć. Ha, hetman H3 chce zagrać, ok.
No dobra. Zagra hetman h3. Wybijemy, zagramy a4. No dobra, niech będzie wieża E6. Nie wiem, taki ruch mi świta. Nie wiem dlaczego. Ale skoczek D7, Krzysztof, trzeba było grać. Jeszcze zdążę na szczęście. Puszczam wieżę na A. No ale coś za coś, no. Dobra, nie chciałem grać tego, ale zagram. Spróbujemy w ten sposób. Bak C4 to bije, bije B4. Może skoczkiem nawet, gdzieś tam skoczek D3 coś się pojawi, a właśnie. Aktywność złapie. Właśnie, właśnie. Nie podoba mi się trochę ta pozycja. Tak. No właśnie.
Chyba się zgodzę na remis, wiecie? Dobra, zgadzam się na remis, bo coś tu pokaciałem. Pokaciałem, co to za słowo? Coś tutaj pochrzaniłem. Nie wiem nawet co. A tu pozycja na. O, Michałek wyliczył. 0-0-0, remis. Dobry remis. W którym momencie miałem lepiej? Miałem w ogóle lepiej w tej pozycji? Zaraz zobaczymy szybko na silniku. Jakoś za dużo wymian jak dla mnie, ale tam było całkiem nieźle. A tutaj myślałem, że mam bardzo dobrze. Król G2 ładnie wymyślił. No tutaj nie ma krzywdy chyba nikt, jak widać. Chociaż mi się bardziej podobała pozycja, bo ciekawe, czy coś tutaj dobrego można było zrobić. Obiektywnie chyba muszę powiedzieć, że remis jest dobrym wynikiem tutaj dla mnie. Czekajcie, co tu lepszego było? E5! No takich ruchów to ja niestety nie widzę, ale ładne zagranie. To zagranie mogło być naprawdę ładne. Chodzi o to, żeby mieć króla tutaj fajnego, aktywnego, a po takim biciu skoczek wchodzi i robi tutaj rozpierduchę. No tak, ładny ruch. Nie widziałem tego posunięcia. Szkoda, szkoda. E5 to takie klasyczne. No, niestety nie jestem w formie, inaczej bym taki ruch zauważył. No dobra, ale remisik dobry. Remisik dobry, bo można było przegiąć, a to nie o to chodzi chyba. O, wszystkie partie zakończone. Sorry, to ja już szukam sobie. Tak, już zapraszam kolejnego zawodnika. Gram białymi z Tomkiem, jaskółką, więc już tutaj wyszukuję. Białymi? Białymi. 3 plus 2, 3 plus 2. Ok, jedziemy. Mam B6? Koń D2 może? Że D1, coś w tym stylu. Takiego ruchu się nie spodziewałem. Cztery grosi. Czy tam jakieś B5 jest jeszcze coś w tym stylu? Tutaj. No A4. To jest opcja bicia. No jak zbiję pionek, to będę miał lepszą strukturę i otworzy mi się skrzydło hetmańskie. Fajnie. Takie bicie jest możliwe. To przeoczyłem, ale to nie jest chyba jakaś tragedia, bo biję, skoczek zbiję. Dwie figury zawierzę. No tak, chyba tak. No tak. To widziałem, znaczy teraz dostrzegłem. Raczej obiektywnie dobrze zagrał.
Skoczkiem mogłem zbić, nacepić się. Wbić, ale to już za późno, to już historia. W sumie to chyba tak. Chodzi o to, żeby goniec też miał grę. Ten jakoś się przestawi. Strategicznie jest to wygrana pozycja, ale żeby to wygrać, to jeszcze oczywiście trzeba trochę precyzji. Taki ruch to goniec tutaj pójdzie, dobra. Tak się przestawia. Skoczek B3 tutaj. No dobra, tak. Okej. Może tędy. Tak grozi. F6 pewnie będzie. Jakieś takie ruchy. Grozi bardzo wiele. Potem tak. Tak, to wrócę. Skoczek D4. A jeszcze tutaj grożę. Są dwa ataki. No, figury się rozszalały. W każdym momencie, w każdym razie. Chciałem powiedzieć. Czarnopolowy goniec robi robotę. Okej. No to teraz co? Czym to zbić? Wieżą zbić, czy nie zbić to wieżą? Może w ogóle nie bić. Wrócić i tu naciskać. Pionek może sobie poczekać. O takieś. Aha, co tutaj się dzieje? Dobra, dla bezpieczeństwa wieżą zagram. Ataki ruch, ale to wtedy wchodzę tu. No tak. A, obronię pionka, już nie będę tutaj szalał. Co ja w ogóle gram? Co ja gram? Jeszcze go tutaj wypuszczę.
No, już tak bezpiecznie staram się tutaj grać, bo nawet ciężko mi powiedzieć, co ja mogę tutaj zrobić. Jakieś takie granie. Na chwilę. Moja realizacja najlepsza nie jest. Teraz to już będzie łatwo. Ja muszę uważać na jakiegoś pata, wiecie co? Moja realizacja jest fatalna, ale po prostu nie chcę pata żadnego dać. To już wolę. Oj, wieża. To już wolę bezpiecznie pograć po prostu. Chowam tego gońca. Dobra. Udało się. Jest zwycięstwo. Czwarta runda. Będzie z Olą Tarnowską czarnymi, więc będę czekał na zaproszenie. Dobra. A, już Ola zaprasza. Okej. Okay. Ale to szybko idzie. Nowoczesna była zawsze w moim sercu, a nie obrona sycylijska. Teraz chyba skoczek F6 w ogóle zagram. T6 to jest taki ciekawy ruch. Nie wpuszcza skoczka, tutaj troszkę trzyma F5. No taka jest nowoczesna. Kubusiu, myślę, że tak. O, Ola się na mnie rzuciła. Słusznie. Oczywiście jakiś tam goniec H6, coś w tym stylu, to może być za szybkie, ale tutaj pionka atakuje po prostu. Dobra, ruszada. Taki ruch zagramy. Jeżeli Ola zagra tutaj, będę miał możliwość wybicia i wymienienia hetmanów w sprytny sposób, a jeżeli odejdzie, to pułapeczka wchodzi. Zresztą też widełki fajne. A, nawet tak, no to bicie tego gońca jest bardzo dobre dla mnie. To hetman H4 i tutaj są fajne gwiazdy. Tak, czarne pola trzeszczą w szwach. Tutaj najnudniej, no bardzo możliwe. O, jakość mogę stracić. Jest to prawdopodobne.
No też wieża jest przywiązana do pionka, skoczek. Jeszcze wieża musi ruszyć, żeby skoczek tam, ale wtedy wchodzi wieża. No właśnie. Mogę. A hetman nie leci teraz? Po wieża D2? Chyba leci. A nie ma chyba wszystkich wyników z trzeciej rundy, nie wiem dlaczego. Aha, to nie czekamy, czy... W sumie nie wiem, jak to działa. Dobra, my rozgrywamy wszystko według planu. Witam, witam, witam serdecznie. Może gońca. A tutaj mamy wieżę za hetmana, to jest bardzo dużo. Nie trzeba się tutaj jakoś afiszować specjalnie. Może E5. Wrócę tutaj, żeby goniec sobie zagrał. Okay. No, Michał Kanarkiewicz zaskakuje mnie swoją grą, naprawdę, póki co. Cieszę się, że z nim zremisowałem. Wieża chyba ma ciasno. Dzięki Ola. Dziękuję bardzo. No póki co jest dobrze. 3,5 na 4. Piątą rundę będę grał z Bartkiem Rudeckim białymi. Okej. Więc sobie spokojnie poczekamy. Czy sędzia wpisuje wyniki? A, wpisuje, przepraszam. Bo trzecia runda, okej. No to chwilę trzeba poczekać, tak? Czy... W sumie to nie wiem, bo niektórzy kończą szybciej. A Bartek jeszcze gra czwartą rundę, z tego co widzę. Jeszcze gra. Nie, nie gra. No dobrze, no to w takim razie. Hej, witam serdecznie. To w takim razie zostawię zaproszenie już. Zostawię zaproszenie. No właśnie, ostre debiuty. Zobaczcie ile ników, no. To jest Bartek. Super. Tego się nie dowiem. Aha, Bartek czeka, żeby rozegrać czwartą rundę. Dobrze, dzięki za info. No to muszę w takim razie ja poczekać tutaj w tym układzie.
No tak, będzie mała tutaj przerwa w mojej grze. Cztery rundy za nami. Ale grają tam naprawdę partie. Ha, z Olą szybciej po prostu rozegraliśmy partię, okej. No tak, to musimy po prostu chwilę poczekać. No to w sumie z jednej strony dobrze, można sobie trochę odsapnąć. Chociaż ja tam nie lubię przerw w takich turniejach, wolę grać o wiele szybciej. Podgląd na następnego zawodnika. Słuchajcie, w sensie co, że mam puścić jego partię, tak? Ale to w turnieju będzie ciężko, żeby tutaj pokazać, że ja technicznie jestem słaby w tych sprawach, ale możecie sobie, kogo chcecie, to mam, myślę, po prostu adres do Twitcha tej osoby. Myślę, że ci, co operują na Twitchu, to widzą, co się dzieje. Tosia Góra wygrała. Ok, a czwarta runda. Mam tutaj też czat przed sobą. Runda trzecia oficjalnie zakończona, ok, czyli w rundzie czwartej jeszcze Bartek będzie grał z Tosią, ale my żeśmy faktycznie szybko pocisnęli. Tak, wykrzyknik wyniki, macie tam wszystko na bieżąco. Ja mam aktualnie 3,5 punktu na 4. A piątą rundę będę grał z Bartkiem Rudeckim, białym kolorem. Komenda wyniki nie działa? Działa chyba, prawda? Działa. Fajnie, że też na bieżąco wyniki można sprawdzać. Sędzia wpisuje. Ma to na pewno dobry obraz sytuacji. Wybaczcie, że jest aktualnie taka cisza, ale żeśmy wyprzedzili konkurencję w rundach. Przypominam, że gramy turniej kołowy, więc ja już z Aleksandrą Tarnowską rozegrałem swoją czwartą partię, a teraz wszyscy zaczynają tą czwartą.
Tak, wiem, że Bartek gra z Tosią teraz. Ma grać z Tosią, tak, wiem o tym. W sumie to możemy podejrzeć kogoś, co nie? A, chyba da radę, poczekajcie. Jak można kogoś. Jak podejrzeć partię, którą będzie grała aktualnie na chess.comie? Nie potrafię tego zrobić. Na liczasie wiem, jak to zrobić, ale tutaj. Może macie jakieś podpowiedzi? Z czym zaczęli? Platon, na takie pytania nie będę odpowiadał. Podczas turnieju. No nie wiem, poczekajcie. Czy można kogoś obserwować, jak ktoś gra aktualnie tak po prostu partię towarzyską? Czy jest to możliwe? Jest napisane w trakcie. Dobra, zaraz odświeżę. Czemu to tak długo trwa? Znaczy, dlaczego to tak długo trwa, się zastanawiam. W sumie się tak zastanawiam, czy nie dało się by zrobić, ale to już za późno oczywiście, takiego turnieju właśnie, że 8 osób kołówka, czy na czeskomie są takie opcje, bo tak by było po prostu łatwiej. No widzę, że jeszcze nie zaczęli. Znaczy nie wszyscy. Grają? Okej. Oglądaj w sensie, dobra. Już zerkamy. Okej, oglądamy partię Bartka z Tośką. Tutaj białe prawdopodobnie będą chciały walczyć o punkt D5. Znaczy takie są plany. Co to w ogóle poszło? Aha, że hetmanem. A E5? Chyba się tak nie gra, nie wiem. Kto by tam nadążył za teorią w szachach? A sprytnie wyprowadzony goniec, hetman D3 za gońca. Trzeba chlapnąć skoczka, oczywiście, że tak, i zająć pozycję tutaj. Skoczek C3. O, albo system Maroczego. Okej. Rockefeller, nie wiem też dlaczego nie możesz pisać na czacie. Tutaj właśnie goniec G5 dobrze zagrały białe. I można spokojnie tego skoczka zbić. Według mnie. Czy nawet można było teraz, bo skoczek raz, że wchodzi tu, raz, że tam pionek. No dobra. Ale Tośka ma charakter do gry. Pamiętam jak właśnie na Mistrzostwach Polski była moją podopieczną, to miała ten błysk wokół i charakter do gry przede wszystkim. Rankingi nie grały i tam bardzo dobry wynik nawet zrobiła. Już nie pamiętam jaki, ale była wysoko. Czy dużo mi brakuje do arcymistrza? Do mistrza międzynarodowego mi trochę brakuje, do arcymistrza sporo. Nie zamierzam robić w życiu arcymistrza, nie mam na to czasu, predyspozycji aktualnie i chęci w sumie, bo to tak naprawdę musiałoby być poświęcenie kilku lat zapewne swojego życia, żeby to osiągnąć, a nie wiem, czy nawet by się to udało, więc na pewno nie zamierzam.
Czwarta runda trwa. Słuchajcie, wiecie, że jeszcze 10. Dużo gry przed nami. Długi stream się zapowiada. Sporo emocji. Dawid Czerw wygrał z Tomkiem Jaskółką. I czwarta runda jeszcze trwa. Gra Bartek Rudecki z Tosią aktualnie, co widać. I Michał Kanarkiewicz z Patrykiem Staniszem. Skoczkiem? A dlaczego nie wierzą? Przecież wieża by na wolnej linii sobie fajnie stała. Oczywiście to nie ucieka, bo zawsze można skoczkiem wrócić. Czy tam przestawić sobie, ale tutaj jakiś B5 będzie się szykować. To jest za wolne. Tutaj Tośka jak B5 nie zagra, to... Znaczy, wiadomo, pionek wisi. Aj, no właśnie. Tu trzeba No to się łatwo zawsze komentuje, ale teraz białe już mają świetną grę, no bo tutaj mogą zagrać, ale zaraz B5. Może A4 najpierw trzeba zagrać i wtedy zdążymy tutaj zagrać. Na C3. Bo jak A4 i będzie B5, to trzask, trzaski. Co? Bartek. Bartek, co ty wyprawiasz? Koń na bandę. Ach, jak się myśli tylko o ostrych debiutach, to się nie myśli o strategii. Czy i Ema zrobię? Prawdopodobnie też nie. Miałem zamiary, ale chyba mi już przeszło. To znaczy, aktualna sytuacja mi troszeczkę też nie pozwala, moja życiowa. Ale nie wykluczam, ale też sobie nie obiecuję, że tak się stanie. Raczej małe szanse. Nie mam już na to ciśnienia za bardzo. Troszkę mi się priorytety pozmieniały w życiu. I tyle. Zobaczymy jeszcze. No tak, tutaj skoczek na E3 się będzie dobrze zachowywał, będzie jeszcze G4 pilnował. Król H2. Aha, Bartek czeka na taki ruch, tu. No, pozycja czarnych według mnie tutaj... Aha, poczekajcie, ja wyłączę tutaj ocenę i warianty, żeby nas nie zmyliło. Pozycja czarnych nie wydaje się dobra, ale chyba jeszcze nie beznadziejna. Zawsze to jest tak, że jak są pionki na czarnych polach i goniec tego samego koloru, akurat w tej konkretnej sytuacji nie wygląda to dobrze, ale też jakaś konterka może wyjść czasami, więc aż tak beznadziejnie może nie jest. Wieża E5, ok. No tak, wieża E5, dobrze. Mniej przełomów w centrum się wtedy szykuje. Który jest tytuł w kolejności od góry? Arcymistrz, mistrz międzynarodowy, no i w zasadzie mistrz FIDE albo mistrz krajowy. No mistrz krajowy to jest tak tyci lepiej niż mistrz FIDE, o tak bym powiedział. Tak tyci, czyli trzeci od góry. Dlaczego w tych wynikach mam ranking niższy? Bo to jest ranking prawdziwy, ale to wynika z tego, że po prostu też nie gram dużo. Ten ranking mi tam pospadał kiedyś. I taki jest. No to ja się w ogóle tym nie przejmuję. Rankingi nie są tutaj. Oj, tu jest bicie na E7. Taktyka. Rankingi tutaj nie są ważne. No, Bartek taktycznie zauważył. Wystarczy pewnie tak zagrać. Wziąć tego. Ja już sprawdzę wyniki czwartej rundy. Tak, Kanarkiewicz Michał wygrał z Patrykiem Staniszem. A w piątej rundzie jeszcze raz patrzę białym kolorem. Dobra. Chyba wystarczy taką
kompilację ruchową zrobić i F7. Znalazł. Mat. Wieżą. Nie dał mata w jednym ruchu. Bartek. Miałeś 40 sekund. No dobra, ale nieistotne. To już jest nieistotne. Dobra, tu akurat jak mam jego nick. To wyzywam na pojedynek. Teraz się upewnię, czy gram białymi. Tak. Ostre debiuty nie przyjmuje wyzwań. No wspaniale. Zatem czekam. Zatem ja czekam na wyzwanie. Czy moment, czy to zrobię inaczej? Czego mi nie pokazuje pana Bartosza. Nie kumam. No nie mam Bartka, bo on miał 2200 około tutaj ranking, więc nie wiem dlaczego. Już mnie zaprasza, no to się cieszę. Okej. Lecimy. Królewsko-indyjsko. Oczywiście taki ruch może wykonać. To teraz białe mają dobrą grę. Nie ta kolejność. Co? Z podstawienie figury, tylko. No dobra. Ja wiem, że on się tutaj rozbryka, ale taki ruch to go nie C7. Nie tracę tutaj figury. Jak ostre debiuty, to ostre debiuty widać. A tutaj koń E4 i wszystko zablokuje ładnie. Oczywiście B6 to wtedy tak. Jeszcze F3 w sumie można zagrać. I wrócić gońcem. Nie trzeba nawet tak grać. Czy to jest dobry ruch, ale tutaj to po prostu wymiana. Koń E4 się tutaj zachowuje dobrze. Hetman H4 jakiś może być oczywiście. H4
Hetman H4 to nawet może jakiś taki ruch typu koniec. No tam G5 będzie szykował. Hetman tutaj chyba na A3, żeby tutaj tak troszeczkę asekurować. Koniec tu. Aha, tam wieża może ładnie zagrać w sumie. Dokładnie. No dobra, muszę się chwilę zastanowić. Niech będzie tak. Pytanie, czy robić roszadę? Roszada może być ryzykowna jeszcze w tej sytuacji. Ten pionek poleci, coś tutaj będzie chciał zrobić. No jak wieża zagra, no to co? Ja będę sobie zawsze tutaj stał. Póki co. Taki ruch to tutaj. Hetman tu. Zawsze mam powrót, jakaś tam obrona, ale może namieszać po takim. A ja po takim ruchu może po prostu wybić. Też można. Po prostu wybić. Zawsze goniec będzie miał opcję powrotu po F3. No F3 jest liczone. F3 to wybije tutaj. O, nawet tak. Roszada mnie bardzo kusi. Dostanę G4. Dobra, roszada. Roszada. I chyba tak trzeba grać. Hetman tu. Czy nie? Nie, tak trzeba grać. A nie, moment. Chwila. Aha, jak zagram tu, on tu. Chwila, tu. On trzaśnie. No dobra, wiecie co? Trochę jestem zestresowany, powiem szczerze. No dobra, tak. Okej. No wiem, że tam goniec sobie leci, wiem o tym, ale i tak dalej mam figurę więcej, więc Hetman G2. No tak. Może tędy w ogóle królem pójdę? Chyba bez sensu to grałem. Muszę wrócić. Bez sensu to grałem. No tak niejasna się zrobiła, kurczę. Ja po prostu bronię, bo nie wiem co zrobić, powiem wam szczerze.
Tędy się próbuję zakotwiczyć w takim razie. Czy tu jakieś maty grożą? O, rety. Chyba się zakopię tutaj w tej pozycji za moment. Czy ja nie muszę tak? O ja, chyba coś zwaliłem. Zdecydowanie zwaliłem. No dobra, będę żebrał remis z Bartkiem. Powiem wam szczerze. Mata dostaje. No gratulacje, no tego się nie spodziewałem. Totalnie wygrana pozycja. Ajajajajaj, zdarza się. O, no gratulacje XXX. No widzicie, to tak jest. Masz totalnie wygraną i przegrywasz. Bywa. No dobrze, dobrze, no gratuluję. Taki jest turniej. Czy mamy na szczęście sporo rund. Szósta runda. Z kim mi przyjdzie grać? Z Patrykiem Staniszem. Bartek się cieszy? No dobrze, no cieszę się, no. Co zrobić? Pokochaj szach. Jedziemy. Jeszcze dużo rund, moi drodzy. Mnóstwo. E4. O, red. Tutaj H4 będę chciał zagrać. Więc zagram. Goniec F6. Goniec G5. Skoczek oczywiście będzie chciał przejść przez pole F2. Ale jak wyminie czarna Polaka, to będzie bardzo dobrze. Tak poszło, ciekawe. Okej. F5 nieprzyjemne. Jakoś nie wyczułem tego dobrze. Ale nie, to skoczek F4, coś tam można. A to też jakoś nie wygląda dobrze. Król G7 chyba trzeba będzie zagrać. No właśnie. Drugi siadam, jakiś skoczek tutaj. Manewry. No tak, z biegiem rund będzie coraz ciężej grać, słuchajcie. Te niespodzianki mogą się pojawiać w tym turnieju. Ale dobrze, porażka jest potrzebna, uważam. Żeby się trochę zezłościć tak sportowo, nie? To zostawia do pionu zdecydowanie. Bardzo dobrze, że w tej pozycji nie ma czarnopolaka. No jak hetman G4, to mam chyba takie posunięcie. Fajne, skoczek G8. Wygląda to dobrze. Miejmy nadzieję. Skoczek H6 nawet można spróbować i tą hetmanem na G5 stanąć. Jeszcze na taki ruch trzeba zawsze uważać skoczkiem na B5.
Tak, no może być tak, no to zbiję. Okej, to hetmanem wjadę. Aha, nie mogę. Koniec D7, tutaj grozi. Może wybić to w ogóle? Nie, nie mogę, skoczka stracę, co ja gadam. Koniec D7, żeby wieża się złączyła. Okej, no to hetman G5 teraz. Chociaż też po biciu tam hetmanem. Dobra, nieistotne. Gadam do siebie, nie? Strategicznie na pewno jest dobrze. Tak, ja wiem, często tak mówię, a potem przegrywam. Szczerze mówiąc, liczyłem na to posunięcie. Tu już będzie trzeszczało chyba wszystko w szwach. Tak zakładam. Spokojnie zbić hetmana. Chociaż skoczkiem też, ale dla bezpieczeństwa wolę grać bez hetmanów. Okej. Zepsujemy strukturę. Król F6. Ha, na H4 jeszcze. Przebicie jak coś. Tak, tutaj szach będzie. Tutaj chciałbym. Musiał jakoś w ogóle oddać na D6. Nie będę musiał. Z tymi skoczkami jest mat mi grozi w ogóle. Mat był na G5. Ja cię podstawiłem mata, przeciwnik nie zauważył. O rety, słuchajcie, masakra, nie? Nie, no masakra po prostu, jak ja realizuję. Tu jakiegoś mata zaraz dostanę. Ja cię kręcę. Po prostu wiecie co? Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle w tej sytuacji. Nie, no jakieś jaja. Tak? Nie, no po prostu jakieś jaja. Tak wypuścić taką pozycję. Tylko ja potrafię.
A wiecie, co ściska żal? No właśnie, ściska, ściska. Co? Oddałem tutaj pionka. Masakra. Matko wie, żebym podstawił. To powiem wam, realizuję. Znaczy, gram strasznie słabo dzisiaj. Strasznie słabo. No właśnie, to jest remis. Nie, jeszcze przegram. Jeszcze przegram to, bo widzę, co się dzieje. A dzieje się źle, bo tutaj to tutaj jest trzask. O rety. Masakra. No dobra, tak, no. Z remisu powinienem być tutaj szczęśliwy, dlatego że dostawałem mata. Ale partia kompletnie wygrana. Wiecie, jak to boli? Strasznie boli. No dobra, nieważne. Out. Z kim ja gram kolejną rundę? Się to wszystko rozpędziło. Siódmą rundę gram z... A, to już siódma, to pierwsze koło. Z Dawidem Czerwem będę grał. Z Dawidem będę grał. Dawid odskoczył nam bardzo, ale jeszcze nie ma wyników. Wszystkich. No, masakra. Słuchajcie. Było gorąco. Bartek zremisował z Dawidem i miał wygraną. No widzicie, to czasem tak bywa, że uskrzydlają zwycięstwa. To nie jest takie proste grać, słuchajcie. To nie jest takie proste wygrywać z teoretycznie słabszymi zawodnikami. Okej, okay. Tak patrzę na te wyniki. Jeszcze Tosia gra z Olą. Kubusiu, nie teraz. Nie teraz. Nie teraz. Dobrze, sekundkę. Właśnie, proszę wybaczyć. Niestety widzicie, domownicy tutaj troszeczkę rozpraszają, ale już okej. Dobra, Dawid zaprasza do gry.
Zerknę tylko na wyniki. OK. Runda numer 7. No to gramy. Tak, po prostu goniec D3 niech będzie. E4, B4, E5. Bicie skoczka, bicie gońca. Wchodzę w to. Czy ja mogę D5 zagrać? D5, B4, bicie, bicie, bicie. Wygląda ciekawie. Dlatego, że jeszcze ten punkt B5 jest niebroniony przez A6, to sobie skorzystam z tego ruchu. Po takim ruchu biję tu i wygrywam figurę, bo goniec D6 jest niebroniony. A po tym ruchu mam opcję taką. Też z atakiem na gońca z tempem. To może być ciekawe w sumie. No tak, mały szachuś, tak, wszedł, mały szachuś. Okej. Na B5. Wezmę na D5, ale to jeszcze nie gwarantuje jakiegoś tam sukcesu. Okej. Tutaj jakieś strzałki. Kumam. No dobra, trzeba wyprowadzać figury. Nie sądzę, że to jest przygotowanie. Tam pionek B5 po prostu padł, ale to powrót i tutaj, jeżeli zbije mi na B2. Po prostu wezmę gońca, zostanę z paru gońców, co będzie mnie satysfakcjonowało bardzo. Jeszcze E4 jest ciekawe w sumie, ale już mam wtrącenie fajne. A6 chyba miękko. Jeszcze opcja jest bicia w ogóle, jak skoczek zbije, to mam takie zagranie. Ale bicie tutaj znowu za dwie figury. Okej, to ma sens. Taki ruch mi się podoba, ale jak on zbije tu. Taki ruch mi się podoba, żeby wejść na C4. Albo tutaj nawet. Tak. C4 nie działa? Znaczy działa, ale. Dobra,
Spróbujemy. Chwila, niech ja się zastanowię. Tak, niech będzie tutaj na końcu. Okej, 45 sekund. No to dalej, lecimy tu. Trzasnę. Co jest? A, czas. Nawet nie zwróciłem, że Dawid ma tak mało czasu. No dobra, ale partia ciekawa. No, powiem szczerze, jestem zadowolony z tego wyniku. Nie da się ukryć. A, bez inkrementu graliśmy. O kurczę, to ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dawid źle zaprosił. I co teraz, panie sędzio, w tej sytuacji? I co w tej sytuacji? Nie wiem. Nie widzę streama Dawida. Co mówi? I powtórkę grali. A, spoko. No, ciekawa sytuacja. Panie sędzio, co teraz? Nie mam pojęcia, co teraz. No dobrze, przegrał na czas, ale to wiecie, pozycja też była ciekawa. To można się sprzeczać, ale spoko, ja jestem ugodowy. Jakby coś trzeba było zrobić, to Asia tutaj. No ja wiem, że Dawid zapraszał, wiem o tym. Ja nawet na czas nie zwracam uwagi, czy on się dodaje, czy nie. Zresztą było widać, wszyscy widzieli, co nie. No nie wiem, nie wiem. No spoko, zobaczymy, co powiedzą. No właśnie, bo jakby to był turniej kołowy, tak na czeskomie normalnie, to nie byłoby takich rzeczy, no wiadomo. Sędzia mówi, że już nic po partii. No, wiecie, no ja się kłócić nie będę. Więc. Nie wiem, co Dawid mówi, ale. O. Stresujący turniej, powiem wam szczerze. Stresujący. Słuchajcie, no ja nie wiem, jak to rozstrzygnąć. Sędzia mówi, że już po partii, ale ja nie jestem taki, że ja będę się upierał.
Więc spoko, mimo tutaj poważnych nagród, ale. O rety, po prostu. Dawid się już z tym pogodził. Max MK21. Ja nie wiem, czy to jest jedyne uczciwe rozwiązanie. Jeżeli ja bym zaprosił źle przeciwnika i on by przegrał na czas, to ja doskonale rozumiem, że należałoby powtórzyć, bo to by była moja wina. Ale w tym wypadku nie wiem. No ale ja się mówię, nie upieram. Sędzia decyduje, więc po to jest sędzia, żeby takie rzeczy rozstrzygać. No i na szczęście ja ich nie muszę rozstrzygać. Sędzia, jak sędzia powie, tak ja zrobię, no. Dawid Fice na wideo załamany? Nie, nie załamany. Coś tam sobie myśli. No dobra. Dobra, wyłączam już tutaj stream Dawida. I będziemy lecieć za chwilę pewnie dalej. No przed meczem miałem punkt straty, tak, ale teraz się wyrównało. Dobra, sędzia pisze, że już pierwsze koło jest za nami. Cztery osoby mają po 5 punktów. No, robi się ciekawie. Teraz chyba Tosia mnie będzie zapraszać, więc czekam cierpliwie. Chwila. Tak, czarnymi. Dobra, może ja Tośkę zaproszę, bo nie wiem, dlaczego ona tego nie robi. Okej, okay, lecimy. Co się stało? O, okej, okay, działa. Myślałem, że coś nie. Pięć.
Czemu nie? Czy ten goniec na B2, on tam nie stoi zbyt pasywnie teraz? Czy zawsze mogą białe tędy próbować jakoś? No właśnie. No właśnie. Ale F5. Szybkie F5. Ok. Pytanie czym? No chyba gońcem, żeby tu mieć otwartą też linię. To są zawsze te dylematy, czym tutaj zbić. Teraz C3 jest słaby, bo tu na przykład. O, dużo rzeczy jest dobrych. W sumie taki ruch? Aha, wcześniej tak może mogłem. O, trzeba to przeanalizować, bo jak biję tu, tu. Okej, okay. No F4, tak. Zawsze hetman D7. Hetman D7, goniec H3. No ważne, żeby tutaj wieżę połączyć ze sobą. Ha, bo ona pewnie liczy coś takiego, że potem ja mogę tutaj. C4. Koń F5, chociaż nie koń dobrze, żeby tu pilnował D5 pola, więc w ten sposób zagrajmy. A znowu ten ruch. Teraz mogę tak? Liczmy to. Znaczy nawet chyba tu mogę zbić. Tu, tu. Jak tu, to tu. Ale to jest takie. No niby można, ale tak. Tu. Tu, tu. Nie. Może wchodzi za długo, za dużo liczenia. Nie ma tutaj co kombinować. Gramy proste szachy. Pozycja jest dobra, więc tutaj nie ma co też specjalnie ryzykować. A, przecież G4 jeszcze jest. A, to teraz już będzie wchodziło G4. No szach może być, tak. Tutaj wisi. Dziękuję Tosiu za grę. Punkt jest punkt.
Kolejną rundę będę grał białym kolorem z Michałem Kanarkiewiczem. Tym razem białymi. No dobrze. Oj, powiem wam, bardzo ciekawy turniej. No, są emocje. Naprawdę są emocje. Osiem rund za nami. Głowa się nie przegrzewa, to super wiatrak obok, więc jest wspaniale. Cześć Kamilu, mam aktualnie punktów 6 na 8, ale przegrałem z Bartkiem Rudeckim. Oczywiście miałem wygraną, ale to ja się nie tłumaczę, no wiadomo jak jest w blicu. I remis z Michałem Kanarkiewiczem. Przepraszam, i z kim jeszcze remis? Wyniki masz tutaj, wpisz sobie wykrzyknik wyniki. Wszystko widać dokładnie. No ale udało mi się wygrać z Dawidem i z Tomkiem Jaskółką. A, i z Patrykiem Staniszem zremisowałem. Też w ogóle świetną miałem pozycję. No ale to właśnie paradoks jest taki, że z tych wygranych pozycji nie potrafiłem zrobić punktu. No tak to już w ogóle jest. No co zrobić? Patrzę tutaj na partię Michała. Michał gra z Olą Tarnowską. Dobra, Michał już skończył. Więc zapraszam go do gry. Szukuję. Jeszcze raz. Jest. Teraz białymi. No, teraz te rundy są coraz bardziej poważne, znaczy coraz bardziej ważne, że tak powiem, bo wiadomo, przy takiej ilości rund potknięcia są w zasadzie nieuniknione. I dużo jest takich właśnie niespodzianek. Dzieje się w każdym razie. No panie Michale, już jest koniec partii.
Jedziemy. Spróbujemy H4, czegoś ostrzejszego. O, poszło bicie. A to jestem nawet zaskoczony. Koczek G3. Ok. Teraz to chyba mam dobrą wersję w ogóle jeszcze tego gońca. Chociaż skoczka też chyba można. Też jest ciekawe. Myślę o roszadzie oczywiście, tylko czy się Michał odważy. A nie może roszady, bo zbije i goniec H6 przecież. Zdobywam jakość wtedy. No tak, wymiana, wymiana, wymiana. A, chyba mam tutaj fajny motyw, zdobycie pionka. Tutaj, bo zbiję tego. Wprawdzie za cenę gońca, ale pion to pion, nie? Czy ja dobrze to rozmyślam? Chociaż jeszcze wcale nie muszę bić pionka. Nie no, muszę już, jak na to się zdecydowałem. Mogę w ogóle tak zrobić, też jest ciekawe. Nie no, wezmę skoczka. Jakoś mnie kusi, żeby wziąć skoczka mimo wszystko. I wracam. Ten pionek jest nieistotny. Aż tak. Ten w sumie można raczej zawsze wrócić. Okej. Różnobarwne się szykują, tak? No dobra. Król E2. No różnobarwne, ale z pionek więcej, na czysto, tak? Dobrze, jeszcze 2-4, 5-2-4. Tu nie mogę, a nie mogę tam. Dobra, wieża C1. W sumie zagranie takie też ma dużo sensu. No właśnie. Zagrajmy tak, bo będę miał opcję wymiany w tego fajnego gońca, skoczek będzie silny. O, to jest też mądre podejście ze strony Michała. Pytanie, czy tak nie zagra. To może być dobre. Skoczek F5. Różnobarwne. Mój goniec jest silniejszy, dlatego idę na różnobarwne. Tam jeszcze wisi. Ale on weźmie mi na C1. Myślę, że tak. To tak na spokojnie. Ok. Tam wieża łapie aktywność. No nawet goniec B1 zagram. No dlaczego nie na razie? I tutaj spróbuję. Aha, wieża A5 jeszcze jest. Jak tego weźmie, to co? Ja pójdę tu, wezmę tego. A nie, no to tak gram.
Tak. Wieża niech łapie aktywność. Tutaj G3 trzeba króla schować tu. No koniec na razie pilnuje pionka, ale A4 też przywalę. Ten pionek będzie się wtedy sam bronił. Sam bronił. To zostało źle powiedziane. Szach. Nie może zbić tego. Wymienię wieżę. Okay. Niech będzie tak. Aha, no ja to widziałem, tylko kurczę, nie wiem dlaczego. O rety. Coś mi się uzdurało, że wierzę. Dobra, nieważne. Coś mi się tam po prostu uzdurało. Może szach na białym polu, w sumie nie wiem jak to grać teraz, powiem wam szczerze. Dobrze, ten róg jest dobry. Michał się zamyślił, całe szczęście, bo jak widać po kompie jest taki trochę chyba remis. Zawsze to ciężej się bronić w takich sytuacjach niż wygrywać. Masakra. Ale się zestresowałem, powiem wam, tą partią. W blicu to tak właśnie jest, masz mało czasu i... No dobra, runda numer 10 nas czeka. Gram czarnymi z Tomkiem, jaskółko. Czekam na zaproszenie. Okej. Lecimy. Wymienne. Ok, tak grają. Z domkiem białymi grają. Ja lubię to grać czarnymi, ale tu naprawdę trzeba dokładnie. Dokładne tutaj trzeba analizy przeprowadzać. H3. Chyba C6.
Nie wpuszczamy skoczka nigdzie. Potem hetman E7. H3 to chyba miękki ruch, ale tak mi się wydaje, że miękki. Czy na pewno przydatny do tego, żeby końcem zagrać tutaj, ale... No tak, tak. No hetman E7. A4 będzie grozić koniec A3, no wiadomo. A nawet nie. Wieża E8, ok. I suwanka. Tak, no goniec A3 może nastąpić, ale jest normalne. Zawsze mogę zagrać tak, B6 chyba. Czy przesadziłem z tym skoczek C5? Przesadziłem. No chyba przesadziłem jednak. Ale może się wygrzebie, bo jak mam bicie tam i potem tu, on mi zbije. Czy ja mogę tak zrobić? Nie, bo on mi zbije tu, to nie mogę tak zrobić. Tutaj, 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 tutaj. Tak, 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 tak. Bez piona będę latał. No trudno. Chociaż nie, po takim ruchu jeszcze mam takie posunięcie przecież. Mogę bronić. Mogę to bronić chyba jeszcze. Mogę uciec i bronię dalej, co nie? Mogę tak zagrać przecież. Oczywiście wieża D1. Zbił. To ciekawe. Aha, dlatego. Dobra. Słusznie. To teraz tak, on bije. No dobra, stracę pionka. Nie ma wyjścia. Chociaż poczekajcie, czy ja mogę jeszcze hetmanem jakoś tak zagrać? Obronić pionka? Czy nie? Czy on ma jakieś ciekawe odskoki? Jak tak zagram? Nie widzę, czy tracę figurę, czy... Chyba mogę, nie? Żeby nie stracić tego, chociaż coś tu nie pograłem jak należy, ale... Znaczy on zawsze może tak, no to już ten zdwojony pionek nie będzie taki zły. Okej, teraz chyba w ogóle końcem. Końcem? Końcem. Hetman A5 ma dobrą też placówkę. Nie da się ukryć. Spróbujemy tak. No, prowokacja do E4 to byłoby super, ale on nie zagra. 4 G4 może zagrać. Wtedy wrócimy gdzieś tam. A, tu pionka podstawiłem teraz. O, rety. A co jak tu, tu, tu? Mogę wziąć, czy nie? Kurczę, wiecie co, zgłupiałem. Nie no, chyba mogę, no bo wydaje mi się, że mogę. W końcu będzie wisiał mat. Ale on... A, już wiem, co może zagrać dobrego. Zbić królem. Nie, nie, co ja gadam? Zbić na D8, tu królem zbić. Ja mam bicie, grozi mat, ale król G1 i nie będę mógł obronić pionków.
Będę bez pionka latał w hetmanowce. Jak Tomek to dobrze policzył. A wygląda na to, że policzył. Dobrze policzył. No nie mam hetman C7 nigdzie, kurczę. No dobra, latam bez pionka. Nic na to nie poradzę. Szukam gdzieś tam aktywności jakiejś. Mądre to zagranie. Wezmę tego, ja tego. I co dalej? Co, że remis? Chyba tak. Tu nie ma mnie w kwadracie. Tutaj. Tu. A, on jest pierwszy. No chyba remis. No chyba remis, tak. No dobra. Niech będzie remis. Stres, stres, słuchajcie, stres dopada nas. Okej. Dzięki Tomek za grę. Z kim ja będę grał rundę kolejną? Zaraz to była 10. 11. Ola Tarnowska.
Powiem wam, trzęsą mi się już ręce. Masakra. Och. Nie ma to jak grać, słuchajcie, bez stresu, co? W sensie na luzie. Mam zdrętwiałą rękę. Zobaczymy, jak Ola tutaj zareaguje. W tym otwarciu, jak zagra, można grać różnie tutaj. Okej. Uwielbiam ten ruch w gambicie hetmańskim, wieża D1. Po prostu uwielbiam. Ciężko czasami zagrać po prostu taki ruch C5 już po takim posunięciu, jak hetman stoi na D8. O, stój, bo jakieś miskliki tu się szykują. Powrót taty bez wypłaty, jak to powiadają klasycy. Okej, pionkiem. Hetmanem trzeba było, ale to już może szczegóły. Nieistotne. No plan jest jaki? Plan jest taki, żeby zrobić w końcu roszadę. I zająć centrum. I wbić skoczka gdzieś tam. Nie spodziewałem się takiego ataku tutaj, ale to ja nie mogę tak zagrać nawet. Dziwny to ruch, ale chyba skuteczny. Tak mi się wydaje, bo zaraz mamy 4, chyba że F5 dostanę, ale to też potem tak może. No takim sprytnie pionka tu zaatakowała, muszę przyznać. No bardzo sprytnie mnie tutaj atakuje. Bardzo sprytnie. Dobra, biję tego pionka, bo naprawdę zgłupiałem już. Teraz ten pionek na C4 mi krzywdę zrobił. Znaczy może nie zrobiłby, bo tam... Ale dobra, tutaj trzeba praktycznie podejść do pozycji. No nie, pionek C3 jest słaby. Może nie aż tak do końca. Tutaj mam opcję fajnego skoczka. Aha, tutaj dobrze. Bronimy. Zdwojenie wież. Dobre zagranie. Dobra, dwoje te wieże. No, taki ruch to tak. Spróbujemy. Dobrze gra tutaj Ola. Bardzo dobrze gra. I powiem szczerze, nie wiem, co to za pozycja jest teraz. Nie wygląda to białym i różowo. To będzie jakiś skoczek do 4 wrzucić. Tak, jeszcze krążą widły.
I też obrona. Właśnie nie widać, jak tego hetmana stąd wypędzić. Aha, wieża D8 to. A sama wymienia, okej. Czy chce wymienić? No dobra. Szukam aktywności. Pionek słaby. Teoretycznie tu może zbić. Dobra, na to idę. Znowu na różnobarwne. Lufcik zawsze się przyda. Cokolwiek szansa. Chyba daje mata pogonię za 6. A nie, wieża G7 jeszcze jest. No tak, to jest z różnobarwnymi końcami. Ale Olana pędziłaś mi takiego strachu, że masakra. O, słuchajcie, dzięki. Stres, stres, stres. O, mecz Dawida z Tomkiem Jaskółką. Ciekawe, jak to się skończy. To jest ważna partia dla mnie, nie ukrywam. Ważna. Tam Tomek ciśnie, widzę ostro. Raz, 11 partia, a 12 będzie z kim? Z Bartkiem Rudeckim, no tak. A nie, Dawid ma figurę więcej, chyba tak jak patrzę. Załamała się Ola. Kurczę. Ładnie grała tutaj. Znaczy, w debiucie pewnie nie jakoś rewelacyjnie. Ja tam BC chyba źle zrobiłem. No, to jest blitz, słuchajcie. Nie analizujmy blitzów. Nie analizujmy blitzów. Co tutaj się dzieje, Dawid? Mata dostanie. Wieżą musi wracać. O, rety. Tak, dobrze zagrał, dobrze zagrał. Ale się tam w partii dzieje, jeszcze Dawid na sekundach. Zbyt wolno to wszystko idzie. Tak, chyba się partia zakończy remisem u chłopaków. Ale Tomek gra tak, jakby chciał przegrać. Nie, no, ale to jest remis.
Sorry, że tak. A, no właśnie, bo wam nie pokazuję, a sobie komentuję. Wybaczcie, proszę. To też emocje troszeczkę. No, Tomek musi się tam bronić. Oj, to chyba jest wygrana już teraz białymi. Dawid wieżówkę wygrywa. Tak. Będzie mostkowo. Tak. O rany. Ale Dawid przeżywa. No, ważna partia dla niego. Nie ukrywam. Dawid wygrał. Wiem, że nie widzicie. Przepraszam. Już następnym razem odpalę tutaj na żywo, bo... sorry. Dawid Czerw na Twitchu też sobie wpiszcie, proszę. I można... Można oglądać. Dobra, jest sygnał do tego, żeby grać kolejną rundę. Bartek Rudecki. Czekam na zaproszenie, gram czarnym kolorem. Może tak. Skoczek na E6 wygląda ciekawie. A, skoczek F5, to najwyżej wrócę. Albo zagram G6 w sumie. Czemu nie? To skoczek G4 znajduje piękną placówkę w tym momencie. I koncentrujemy się tutaj na punkcie H4. Pionka powinienem tu. Co? Taktycznie nie ogarnął, czy ja czegoś nie zrozumiałem? To na H4 bije. No tutaj to już jest wtopa, no, bez jaj. Jeszcze tam hetman F3 jakiś jest. Trzeba uważać na hetman F3, no ale to zbijam wieżę, no żeby nie było już problemów. Mówię, że F1 nie może, bo mat.
tutaj również wracam. No ta roszada wystarczy w tej sytuacji. Powinna. Oczywiście partia się nie skończyła, ale to już jest raczej, mam nadzieję. Bartek będzie chciał atakować. Oczywiście gram król G7, teraz bierze H8, ale króla sobie po prostu schowamy w dobrą placówkę. No, F6 się zawsze przyda, żeby nie było niespodzianek. Tak się zastanawiam nawet nad hetman E3, żeby oddać tutaj, wymienić hetmany, ale no nie, no nie ma takiej potrzeby. Tu się wszystko trzyma. Tak, i B5 w sumie można grać. Z tamtej strony atakować. To mogę stać w miejscu. Nic nie może zrobić. O, wymiana hetmanów dla mnie jest jak najbardziej ok. Dobra, dzięki Bartek za rewanż. Tym razem poszło bardzo gładko, ale to z uwagi... Zobaczcie, jakie to jest typowe. Grasz H5, a przeciwnik od razu ci odpowiada H4. Bzdura. Skoczek znajduje piękną placówkę. No to się nazywa strategia. Ja tu się nie chcę wymądrzać, ale... No Bartek popełnił gruby błąd, szczególnie jeszcze tutaj. No to jest easy, co nie? No i tutaj po prostu zawsze białe będą dążyć do F4, F3 i zawsze mam skoczka na E3. No tutaj poszło tym razem, no poszło tym razem, no dobra, już nie komentuję. Już odpalam wam jakąś partię, zobaczmy może, kto tam jeszcze z kim gra. Może Tomka Jaskółkę sobie podejrzyjmy. Silniczkiem. No tutaj Tomek ma przewagę. Zdecydowanie. Ale jak widzicie, no ten silniczek zostawię. Zobaczymy, jak to będzie pokazywało wszystko. Białe tutaj na pewno są lepsze, powiązały króla. Czarne jakby wymieniły hetmany. Może jakiś B5. A, tu jest nawet pokazane B6 przez kompa. Wszystko przez to, że nic nie poświęcił. A, no to no właśnie, z takim zawodnikiem, który gra ostro, dobrze jest wysuszyć pozycję, no ale wtedy się gubi. Zupełnie odwrotnie do jego stylu gry. No, oczywiście to nie jest wszystko takie bardzo proste, ale to zależy... Też jaki gramy debiut i tak dalej. Wiele jeszcze czynników. Dobra. Co tutaj się wyrabia? Problem tutaj Patryka Stanisza jest taki, że on ma zawsze mało czasu. Długo, lubi sobie pomyśleć. Goniec G6, fajny ruch. No ale to tam się powtarza posunięcia. Obiektywnie wiecie, no ocena silnika jest duża dla białych, ale z praktycznego punktu widzenia, no graj w szachy, co nie? Wykonuj dobre ruchy.
Zawsze będę to powtarzać, że silnik nie ma znaczenia tutaj na naszym poziomie. Bo dzieją się cuda. O, goniec D6 mat. Goniec D6 mat, okej. Zostały jeszcze dwie rundy, słuchajcie. Z kim ja teraz będę grał? Z Patrykiem Staniszem. Oj, to będzie, słuchajcie, no będzie się działo. Będzie się działo, a kolejna runda, Tomek Jaskółka z Michałem Kanerkiewiczem, a oni mają po tyle samo punktów, czy, no bardzo zbliżoną ilość, zaraz to się wszystko zaktualizuje. Białym kolorem. A ostatnią rundę gram z Dawidem Czerwem. No i to będzie bardzo ważna walka. Znaczy teraz jeszcze jest walka z Patrykiem Staniszem. Spokochaj szachy. Dobra, rundy zrobione. Patryk Stanisz, już zapraszam. Jakie są plany? O, od razu. No dobra. Spróbujmy w ten sposób. Otwieram wprawdzie mu gońca. Aha, tak grasz. Chyba po prostu F4. Jak tak, to po prostu ucieknę. W ogóle po takim ruchu ciekawe jest takie zagranie, chyba, żeby potem odbić skoczkiem. Zastanowię się nad nim, jeżeli zbije. No, goniec D4 jest silną figurą. Nie da się ukryć tego, ale przez F5 będę chciał próbować go tam. Tak, po wybiciu skoczek C3 trzeba zagrać. Ok. Może w ogóle tak, tam kopnąć jakoś, tu trzeba jakoś, Wiem co zrobimy, tak, jeżeli zbije to F5 kopniemy.
Będzie ostra pozycja. Nawet jak on odbije, to potem tak, będą fajne prześwity, to już pionek nie ma znaczenia. Oczywiście takie rzeczy trzeba liczyć. Aha, że tu, tu i nawet mogę tam przecież kopnąć. To już takie proste taktyki się pojawiają w pozycji. Chwila, zastanawiam się nad tym. Tu, tu, tu nie, nie można, tak, tu, tu, oj, bardzo ostro. No F5, tak jak powiedziałem, tak trzeba grać, tak trzeba robić, konsekwentnie. Bo to skoczek tu stoi, no goniec E5 jeszcze mnie zastanawia. Ale tu, 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 nie, wieżę stracę, co ja gadam. Goniec E5 może być dobry, ale co, tam zbije, on mi zbije tu, ja zbiję tam. No właśnie, więc tego odbiję, zawsze od wiecznego szacha ucieknę. Wiesz, hetman tu. Powinno się zgadzać, no F5 to takie standardowe raczej uderzenie. Zbił. Okej. Okay. Zbiję tym. To jeszcze lepiej. No tu uderzam mocno. No strzał. Dlaczego by nie? Wieże nie są połączone. Taki ruch grozi. Wszystko grozi. Wygląda to dobrze. Jakieś... No właśnie, przepchał. No szach i hetman D2, żeby tam uderzyć. Chyba to będzie kończące. Aha, bo nawet tutaj to mam G7. Mam też G7 przecież. No dobra, najprościej G7 przecież. Nie będę tu się wygłupiał. O, po wszystkie dziurki tutaj, zobaczcie, zostały poatakowane. Dzięki, Patryk. Jest rewanż, rewanż się udał. No, powiem wam, dwie ostatnie partie były bardzo przyjemne. Nie ukrywam. Została ostatnia z Dawidem. Czekamy jeszcze na koniec ostatniej rundy. Zobaczę, jak Dawid, zobaczymy, jak Dawid gra z Bartkiem. Bo Dawid jest na drugim miejscu. No Dawid skończył. Nie, nie skończył. Już patrzymy. Ostre debiuty. No, pozycja jest. Słuchajcie, jakby Dawid tu zremisował. Znaczy, jakby Bartek zremisował może w ten sposób, miałbym spore szanse. Bartek, no, Bartek Rudecki, liczę na ciebie. No nie powiem, że nie liczę, no, bo to tabelka w turnieju się układa wtedy dobrze dla mnie. No tylko Bartek musi przyspieszyć, Dawid to jest mocny w takich sprawach, on wyczeka sobie. No tutaj jak widzicie czarne mają tak ciuteńkę lepiej. Ciuteńeczkę lepiej. No a może dobry pomysł tędy faktycznie, tylko trzeba uważać na takie rzeczy. No Bartek, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nie ma tutaj co gdybać, no właśnie pojawi się taki zaraz ruch i to będą problemy pewnie. Problemy, że trzeba kombinować jak grać. Oj! A to, co po tym? Bo nie widzę. Znaczy, ratunek jest oczywiście, ale... No dobra. No raczej tutaj chyba Bartkowi się nie uda nic zadziałać. A5, no jest szach, A5. Na C4 musi. Łatwo się mówi, nie? Ale zagrał, zagrał. No Dawid ma już... Nie, no to Dawid wyciśnie to na pewno. No, wystarczyło, żebym na przykład z Bartkiem w pierwszym kole nie przegrał. Aj, i zwycięstwo byłoby już gwarantowane, niezależnie od ostatniej rundy. A jednak, no takie są zawody. To tak można sobie tylko gdybać. Wieża D2 jest ciekawe, ale tam jakieś opcje wiecznego szacha istnieją. No, to bardzo trudne rzeczy są.
F5 w ogóle. Wrócił. Okej. E4 i hetman H5 i co? No tak. Nieźle. Na pewno niekomfortowo tutaj się czują białe w tej sytuacji, ale silnik aż tak tragicznie nie pokazuje. No ale to jakieś spokojne co? Co trzeba tutaj grać? Król F1 w ogóle jest ruch. Zagra król F1? Przegrywający ruch zagra, no bo jeden szach nic nie daje. Czy goniec C7 jest piękny? No Dawid zagra goniec C7, zobaczycie. Tak, zagrał. Bardzo ładnie, dokładnie. Okej. To tu jest po zawodach. Dobra. No i ostatnia runda, słuchajcie, emocje do samego końca. No, gram z Dawidem. Jasku ma punkt mniej, ale jak się zrównujemy punktami, to zasady są takie, że jest podział nagród. Tak wszyscy zagłosowali. No ale jeszcze jest partia. Dobra. Tak czułem, że z Dawidem będę tutaj wojował w ostatnich rundach. Miałem takie przeczucie. No dobrze, no słuchajcie. Okej. Czekamy cierpliwie na koniec ostatniej rundy. Jedno jest pewne. Pierwsza trójka chyba już jest. Pierwsza trójka jest na pewno. Także dobrze. Okej. Teraz tak, ja gram czarnymi, więc czekam na zaproszenie od Dawida, tak? Jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda, moi drodzy. No to jedziemy. Będzie D4 zapewne. E4 jest. Ok, tu gramy swoje. Austriacki. Będzie ostro. Oj, będzie. Tu się gra C5? Nie pamiętam. W sumie to ja nie wiem. Zagram tak. Skoczek A2? Ciekawe, ale skoczek H6, czy taki ruch jest? Nie wiem.
Może. Skoczek tu. Skoczek tutaj, tak. No bo jak tak, to C6 jeszcze mam. C4 bicie w przelocie, tutaj wszystko się będzie... A, tak poszło, dobra. Bić w przelocie muszę. Tak, 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 tak. O, jeszcze roszadę musi zrobić. W ogóle ciekawe wejście jest chyba tutaj skoczkiem. C5 w ogóle jeszcze trzeba rąbnąć. Czy gońcem? Goniec F5, niech będzie. Bicie, bicie, hetman D3 jest ciekawe. Z jego strony, ale to C5. Będziemy próbować. A skoczek C6 też było ciekawe. No wszystko tu jest ciekawe w ogóle. Dobra. Tutaj F6 trzeba kopnąć pewnie. Bo taki ruch też jest dobry w miarę, bo gońca odstrasza na chwilę. Tak zrobimy i F6. Bo tak, to tak, tak, to tak. Zaproponuję remis. Taktycznie. Oczywiście nie przejmie, no też bym nie przyjął. Choć z drugiej strony. No, mało czasu. Zgodził się. Jest, moi drodzy, zwycięstwo! Zwycięstwo w turnieju poprzez remis. Ajajajajajajaj! Szachuć wygrywa turniej streamerów. Dzięki, Dawid. Sprawiłeś mi wielką radość. Aczkolwiek tutaj już chyba pozycja była całkiem niezła, co? No tak, no bo odszedłby goniec sobie, zagrałbym tak, no, komp kompem, ale jest, moi drodzy, jest, 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 jest. Jeszcze zobaczymy, jaki będzie wynik Tomka Jaskółki, bo może się zrównać. Mamy to, ale się cieszę, słuchajcie, masakra. Sam sobie brawo będę bił chyba, no. Mamy to, mamy to. No fajnie, no kurczę blade. No fajnie, trzeba się cieszyć. Zobaczmy jeszcze mecz Jasku 9-5. Zobaczmy, jak tam jeszcze mu idzie, bo to jest też ważna partia dla Dawida. Jak się zrównają, jak wygra Tomek, to będzie podział nagród u nich. Jest, moi drodzy. Jest zwycięstwo. Wow. No to chyba dzisiaj nie zasnę zbyt szybko. Ale fajnie. Cieszę się niezmiernie. W końcu coś wygrałem. W końcu jakiś turniej wygrałem. No, w końcu. Ta pozycja wygląda na
Raczej po stronie czarnych. Skoczek mocny, pionek izolowany. Mamy to. Jeszcze poczekajmy do oficjalnych wyników. Jeszcze chwilka. Ajajaj, to chyba. Aj, no dobrze, dobrze. Będę przeżywać jeszcze, słuchajcie, troszeczkę. Dziękuję Wam wszystkim za gratulacje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czy mam luźne 2000 pożyczyć? Nie mam? Jeszcze nie mam. Przygotowanie szachowego eksperta zadziałało. Może, 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 może. Tak, poziom nam wzrósł, o, możliwe. Wow, ale Tośka zagrała najlepsze posunięcie w ogóle w pozycji, niesamowite. Bo to trudne było, taktyki tu jest co niemiara. No dla Dawida to bardzo ważna partia. Technicznie rzecz biorąc, tu czarne powinny wygrać. Jeszcze chyba na Discordzie chwilę pogadamy. Tutaj jest info od szefa. Od szefa Dawida. O, coś mi tutaj. A, z Discordem mam jakiś problem. Co jest? Sorry, że znikło. Koniec partii, tak, koniec. Fuh. Czy ja się zaloguję do... do Discorda? Discorda. Nie używałem już 100 lat. Może jakoś inaczej się uda skomunikować. Mamy to, moi drodzy. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Już pokazuję wyniki. Czy będzie je widać tutaj na stronie? W każdym razie, pierwsze miejsce to już wiadomo, drugie Dawid, trzecie Tomek Jaskółka, ale mają po tej samej ilości punktów, czwarte Michał Kanarkiewicz, piąte Bartek Rudecki, a zresztą macie tutaj wykrzyknik, wykrzyknik
z wynikami. Dzwonią, no wiem, ale ja nie mogę się zalogować na Discorda, no. Dobra, spróbuję jeszcze podziałać. Nie, no mam jakiś problem, niestety. Dziękuję, Kocichowski, dziękuję Ci bardzo, dziękuję serdecznie. No nie wiem, jakiś mam problem. Sorry. Kurczę, no mam problem. Dobra. Najwyżej się połączę jakoś telefonicznie. Dobra, wam dziękuję serdecznie, moi drodzy. Ja tutaj jeszcze postaram się porozmawiać z ludźmi. Dziękuję serdecznie, no bardzo się cieszę, wszystko jest super. I widzimy się na następnych streamach zapewne. Do zobaczenia.